Karolek i Wielkanoc, część pierwsza. Karolku, pomożesz mi? Tak, Mamusiu. A co będziemy robić? Przedświąteczne porządki, Karolku. Zbliża się Wielkanoc i trzeba dokładnie wysprzątać cały dom. To bardzo dużo pracy, Mamusiu. Wolałbym obejrzeć bajkę. W naszym domu porządki przed świętami to tradycja. Moja babcia mawiała zawsze, że wraz z kurzem wypędzamy z domu zimę, zło i choroby. Zabierajmy się więc do pracy. Mamusiu, a kiedy będzie ta wielkanoc? W tym roku wielkanoc wypada w kwietniu. Ale nie zawsze tak jest. To święto ruchome, a jego termin zależy od faz księżyca. Wypada ona zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni, czyli między 22 marca a 24 kwietnia. Najprościej sprawdzić tę datę w kalendarzu. Gdy skończymy porządki. Możemy udekorować nasz dom. Jakie ozdoby kojarzą ci się z Wielkanocą? Kurczaczki, zajączki i jajka. Świetnie, Karolku. To może zrobimy pisanki. A co to takiego? Pisanki to kolorowe wielkanocne jajka. Nazwa ta Pochodzi od jednej z technik ich zdobienia, a dokładniej pisania roztopionym woskiem na skorupce jaja. Żeby stworzyć prawdziwą pisankę, najpierw na skorupce jaja rysujemy woskiem wzór, a potem moczymy jajo w barwniku. Miejsca pokryte woskiem nie zafarbują się. W ten sposób Powstaną śliczne jasne wzorki na ciemniejszym tle. Dziś pisankami określamy wszystkie kolorowe jaja bez względu na sposób ich wykonania. U nas w domu najczęściej robimy kraszanki, czyli jajka farbowane na jeden kolor, najczęściej za pomocą naturalnych składników. Moja babcia nauczyła mnie, jak to robić. Najczęściej maluję jajka na kolor rudobrązowy. Gotuję je wtedy w łupinach cebuli. Żeby uzyskać kolor niebieski, potrzebne są płatki bławatka. Kolor różowy zaś powstanie, gdy ugotujemy jajka w soku z buraka. Do uzyskania koloru zielonego można wykorzystać pędy młodego żyta. Natomiast kwiat na gietka pomoże pofarbować jajka na żółto. Niektórzy robią też czarne jajka, używają do tego celu kory dębu. Ale to ciekawe. A ja znam prostsze rozwiązanie: możemy kupić gotowe barwniki w sklepie i pofarbować jajka na wymarzony kolor. Na przykład złoty. A gotowa kraszanka to doskonała baza do stworzenia jajek zwanych drapankami. Uwielbia je robić Twoja babcia. Technika ta polega na wydrapywaniu wzoru jakimś ostrym narzędziem. Wychodzą naprawdę piękne. A moja mama robi piękne ażurki. To bardzo trudne. Najpierw. Trzeba zrobić wydmuszkę. Babcia nakłuwa jajko igłą z obu stron i wydmuchuje jego zawartość na talerzyk. Gdy jajko jest już puste i czyste, można zabierać się do pracy. Używa się do tego celu specjalnych narzędzi. Babcia nawierca w skorupce otwory i w ten sposób tworzy przepiękne wzory. Na koniec ażurki maluje farbą akrylową. A u naszych sąsiadów robi się oklejanki, czyli jajka, do których przykleja się na przykład sitowie, kawałki tkanin lub kolorowej włóczki. A gdy jajka oblepimy kolorowym papierem, to uzyskamy nalepiankę. Cześć, Karolku, co robisz? Mama opowiada mi o pisankach. O, to bardzo ciekawy temat. W przedszkolu pani pokazała nam bardzo prostą metodę robienia pisanek to malowanie farbami. Może zrobimy je razem? Świetny pomysł! A wy, dzieciaki, przygotowaliście już pisanki? Dajcie mi o tym znać, klikając łapkę w górę. W tym roku chcę zrobić najpiękniejszą pisankę. Włożę ją do koszyczka wielkanocnego. A co to za koszyczek? Do koszyczka wielkanocnego wkładamy pokarmy, które będziemy święcić. W wielką sobotę. Według tradycji powinno być ich siedem. Każdy z nich ma swoją symbolikę. Mój koszyczek jest z wikliny, która symbolizuje wytrwałość. Wkładam do niego jajka, czyli symbol życia. Następnie umieszczam w nim chleb, który jest pokarmem życia. A według tradycji chrześcijańskiej symbolizuje ciało Chrystusa. Teraz czas na baranka z chorągiewką i napisem Alleluja. To symbol zmartwychwstania. W koszyczku nie może zabraknąć też soli, która oznacza prawdę i oczyszczenie, a także chroni przed zepsuciem. Dam do koszyczka również wędlinę czyli symbol dostatku i dobrobytu a także chrzan który oznacza siłę fizyczną na koniec włożę ciasto które jest symbolem umiejętności i doskonałości koszyczek przykrywam białą serwetką i dekoruję bukszpanem który symbolizuje nadzieję i wieczność w zależności od regionu, pokarmy mogą się różnić. Na przykład moja ciocia wkłada do koszyczka ser, czyli symbol przyjaźni zawartej między człowiekiem a siłami przyrody, a mój brat musi mieć w koszyczku zajączka czyli symbol odradzającej się przyrody. Tradycja głosi, że święcone pokarmy mają nam zapewnić przez cały rok płodność, obfitość, zdrowie i dostatek. Muszę już iść, będę pomagać mamie w porządkach. Jeśli wy też pomagacie, to dajcie mi o tym znać, klikając łapkę w górę. A w następnym odcinku dowiecie się, jak wygląda nasze śniadanie wielkanocne, a także. Co to jest śmigus-dyngus? Kto wie, może odwiedzi nas również zajączek wielkanocny. Jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie teraz przycisk subskrybuj. Pa, pa!